Dobra, to siemano, witam was, tak, w instalacji Raiderów, na Skype'ie siedzi ze mną mój kolega Filip, przywitaj się. Witam, witam. I mikro wyłącz. Dobra, już wyłączył. Tak więc, nagrywam pulpit, tak, jak śledzie, jak myślicie, tak. Minecraft Forge'a, otwieramy. Dajemy install client, dajemy OK. Tu się wam będzie trochę dłużej robić, ponieważ że ja to mam już zainstalowane. To jest paczka shaderów. Dobrze, a nie, to nie. No a jest shader pack. Podam do wszystkiego link w opisie. Tak. Już zainstalowaliście Minecraft Forge'a. Tak. Później... czekajcie, ja sobie Minecrafta wyłączę. Minecraft wyłączę. Dajemy tam, gdzie mamy zapisanego Minecrafta. W tym przypadku u mnie jest to Minecraft Launcher Non-Premium 1.6.2. Ja już sobie go zainstalowałem. Mam Forge. Mam, wam się pojawi takie coś, dajecie Forge i wpisujecie swój nick, mój nick to Japa. To się wam będzie trochę długo włączać. Więc pozwolicie, że ja coś zobaczę. Tak, wszystko jest ok. Klatki są ok. Dobra. Już jest ok, wszystko. Tutaj Minecraft się nam ładnie robi, jak widzicie. Ja chyba tutaj dam cięcie w obrabianiu filmu. Albo nie dam cięcia. Tak. Póki to się jeszcze włącza wam się Minecraft, to u was się będzie też długo włączał. To wchodzicie w procent app data procent. Dajecie Minecraft. Tutaj wam się, jak już oczywiście włączycie po włączeniu. Albo ja poczekam. Wolę poczekać. To sobie możecie posprawdzać nowości Minecrafta. Jak widzicie, już wyszedł 1.6.4, 1.6.2 był. 1.7 jest już. Jest już edytor profilu. Do tego też dam link. Do tego Minecrafta, do tego launchera. To już się powinno włączać. No już za chwilkę, bo zawsze mi dotąd dochodzi i się włącza. To się długo włącza, ponieważ ja już mam zainstalowane shadery. Shadery wymagają bardzo dobrego kompa. Dlatego, że to jest bardzo wymagający mod. Niektóre shadery mają tylko cienie, niektóre ruszają liściami, ruszają trawą, mają ładniejszą wodę. Ja używam tych, które mają tylko cienie, jak gram na Blitz SG. A jak na przykład wchodzę na TNT Run, jakieś minigamy, to używam shaderów Ultra, które ruszają, mają wodę taką piękną, ruszają liściami. Trawą mnie, bo nie mogę mi znaleźć. Dobra, to się za chwilę powinno włączyć, coś mi się tak wydaje. Prosiłbym o to. Proszę. Zobaczę, ile już nagrywam. 4 minuty, to zło. Dobra, 4 minuty. To się tak... Aha! Jeżeli chcecie Optifine'a, wam się pojawi takie... Tak, włączył się. Tam w tych profilach naciskacie jeszcze raz i tam będzie Optifine. To nie jest konieczne, tego nie musicie ściągać, ja to sobie tak wybrałem dla pisu.
Widzicie, Minecraft się włączył. I wam się stworzy tutaj taki serwer modus. Znaczy tutaj taki ten modus. I tutaj dajecie shaders modcore. Dajecie ten shader. I dajemy, już dam. Tak? Tak, kontynuuj. Widzicie? Mi się to nie udało, bo ponieważ mam włączonego Minecrafta. Ale wy go wtedy wyłączacie. Wsadzacie tutaj. Dobra, pokażę wam jeszcze raz. Wyłączę, żeby było, że to nie działa. Żeby nie było, że to nie działa. Przenieść zamień. Tak. Tutaj macie shader paki. Daję wam akurat tych, których ja używam tylko. A to ogólnie, ile to waży, zobaczę, mogę to... Ja to chyba wrzucę na chomika. A, to nie dużo, to ja to wrzucę na chomika, to będzie shaders. I to wszystko macie zainstalować, jak widzieliście. I to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Tak, to będzie... A poczekajcie... Shader packa otworzę i czekajcie, dam, otworzę folder i fajne shader packi, daję, wchodzę w to i wrzucę wam też tamte shader pack ze sobą modyfikacji, tak, okej. Okay. Zamknę to i wrzucę wam te o shadery. Wgrywacie to wszystko do shader packa. Okay. Folder nie istnieje, utworzyć go, tak. No i już jest. Widzicie, fajne shader packi. Tamtych nie będę wrzucał, bo to będzie dłużej. Mi się urwało. I tutaj już nic nie ruszacie. Teraz z powrotem wchodzicie w gry i Minecraft. Tak jak wam już wcześniej mówiłem. Znaczy nie w gry Minecraft, gdzie wy macie to o. Dajecie Forge, o właśnie, i jak zainstalujecie Optifine, tutaj będzie pisało Optifine. Jest tutaj Forge i tutaj piszemy swoją nazwę i dajemy zagraj. I to się wam będzie długo wgrywało, ale to nic się nie dzieje, mi się też długo wgrywa, chociaż mam bardzo dobrego kompa. Jeśli wam się spodobał poradnik, to łapkujcie, subskrybujcie i cześć!